Cześć, ja nazywam się Marcin Równicki i witam Cię w kolejnym odcinku Jumla to Prosta. Dzisiaj zajmiemy się takim specyficznym przypadkiem i pułapką SEO związaną właśnie z Jumla. A więc zapraszam Cię do środka. No dobra, moi drodzy, a więc jaka pułapka nas czeka, jeśli chodzi o SEO i Joomla!. A więc mamy sobie tutaj przykładową stronę, wejdźmy sobie na stronę frontową i odnaleźmy sobie artykuł. Niech będzie ten pierwszy z brzegu. Tak, załadował nam się, i zbadajmy sobie źródło strony. Jak zbadamy sobie źródło strony, to możemy sobie zauważyć jedną rzecz: że mamy tutaj oto description i mamy tutaj content, który odnosi się do tego opisu. To jest strona testowa, kurs optymalizacja. Mamy też słowa kluczowe, czyli keywords, i mamy tak: invest in debate. Jakieś tam słowa kluczowe są. Jakiś description jest. I teraz dużo osób robi tak, że. Wejdźmy sobie, odnajdźmy w ogóle ten artykuł, abyśmy mieli podgląd, to jest właśnie ten artykuł. Wejdźmy sobie do niego. No i mamy tutaj treść, tak? Mamy sobie treść, mamy część wstępu i część po czytaj więcej. No i tak naprawdę fajnie by było, gdyby Joomla sama z siebie zbierała sobie ten wstęp i dodawała go do opisu w Meta Description, ale niestety tak nie robi. Żeby to zrobić trzeba sobie wejść na opcję publikacje i ten opis streszczenia trzeba sobie uzupełnić, tak. No ale teraz widzicie nie mamy go uzupełnionego, a tu nam się coś pokazuje. Jest to strona testowa kurs optymalizacji. Hmm. Pytanie skąd to się bierze? Ja to sobie zrobiłem jeszcze dodatkowo, dodatkowo sobie zrobiłem Menu. I już sobie do niego pójdziemy. To sobie na razie zamkniemy. To nam nie jest potrzebne. Idziemy sobie na menu. To jest bodajże main menu. Tak jest. I tu mamy artykuły. Wejdźmy sobie w te artykuły, menu, tak. No i tu mamy tak samo opcje metadanych. Mamy opis, streszczenie, mamy opis z menu, słowa kluczowe, artykuły biznes, słowo kluczowe z menu. No dobra, zapiszmy to. I sprawdźmy. Odświeżmy sobie tą stronę. Tu mamy artykuły, tak? Wejdźmy sobie. I to jest ten artykuł. Zobaczmy, czy coś się zmieniło. Źródło strony. Mamy tak. Keywordsy zostały nam z artykułu, ale. Opis, description został nam z menu. Dziwne, prawda? Ale słuchajcie dalej. No i teraz mamy dwa artykuły, tak? Jeden mamy z głównej. Weźmy go sobie jeszcze raz i zróbmy źródło. Teraz nam się pojawił opis z menu. Byłamy podpięte gdzieś tam już pod menu. No to logicznie, że nam się bierze wszystko z menu, tak? Ale usuńmy to. Odświeżmy sobie jeszcze raz. Idźmy do źródła strony. No i wróciło nam to jest testowa strona, kurs optymalizacji. Hmm. Nie mamy tego w artykule, nie mamy tego w menu. A więc skąd to się bierze? Już wam mówię. Bierze się to moi drodzy z konfiguracji globalnej. I bierze się to z opisu witryny. To jest testowa Stona, kurs optymalizacja. Także miejcie na uwadze, gdzie i co wpisujecie. I oczywiście zwróćcie też uwagę na to osobom, które piszą artykuły, aby koniecznie, jak już jesteśmy sobie w artykule, aby uzupełniały. Słowa kluczowe i opisy. Bo jak widzicie, bez tego może być niezły bałagan. O, to jest akurat ten artykuł. Nie musimy iść daleko. Także to musi być niestety uzupełnione i opis streszczenia, jeśli chcecie mieć zgodę z SEO, to żeby to też było najlepiej uzupełnione. Ale można sobie pomóc, oczywiście, można. Jest wiele dodatków, które służą do tego, aby najzwyczajniej na świecie ten opis czy słowa kluczowe nam się generowały. Taka dodatkowa uwaga, mój drogi widzu: jeśli myślisz, że wpiszesz sobie tutaj tagi, załóżmy biznes, debata i zapiszesz. I odświeżysz sobie tą stronę, i to będzie działać jak keywordsy to niestety Cię zmartwię, ale tak nie będzie. Sprawdźmy źródło strony. Kurs optymalizacja Joomla 3. Nie są uzupełnione keywordsy w artykule, nie są uzupełnione keywordsy w menu i jeśli tego nie ma, to system Joomla bierze niestety ale właśnie z konfiguracji globalnej, także musisz mieć to na uwadze, jak tworzysz swoje artykuły, swoją strukturę, aby nie było tak, że Google podczas wyszukiwania na Twojej stronie będzie indeksował coś, co generalnie nie jest związane z samą tematyką artykułu, bo niestety na tym stracisz i to wiele. Twoja pozycja będzie niestety, ale leciała w dół. Także miej to na uwadze. To są takie pułapki, których trzeba się niestety wystrzegać. I już jesteśmy po wideo, także mój drogi widzę musisz pamiętać, gdzie wpisujesz te słowa kluczowe i gdzie uzupełniasz, bo Joomla działa troszeczkę hierarchicznie, czyli jeśli nie ma uzupełnionego Meta Description i słów kluczowych w artykule, to bierze to z menu, jeśli masz podpięte, oczywiście to gdzieś pod menu, a zapewne masz, bo chcesz sterować modułami. Także jak nie masz tam uzupełnione i tu nie masz uzupełnione, to musisz pamiętać o tym, że jeśli nie ma w artykule, nie ma w menu, to Joomla będzie brała z konfiguracji globalnej. I to jest dość istotna sprawa, bo dużo ludzi po prostu narzeka na ten fakt, że Joomla nie jest seo-friendly. Ona jest, tylko jest troszeczkę inaczej to skonstruowane niż w innych CMS-ach. Trzeba mieć to na uwadze. Na dzisiaj to by było na tyle, co wam chciałem pokazać. Mam nadzieję, że temat był dość ciekawy i interesujący. Przypominam oczywiście o tym, abyście uzupełnili formularz, który będzie na dole przypięty w komentarzu. Da mi to sposobność, aby robić dla Was filmy. Bo ten film powstał właśnie dzięki temu formularzowi, bo ktoś napisał, że chciałby co nieco więcej wiedzieć o SEO. Oczywiście SEO jest znacznie szerszym tematem. Ale to taka pułapka, która na pewno wam pomoże w odnalezieniu się w dżumli i uniknięciu jej. Dziękuję Ci za uwagę. Ja nazywam się Marcin Równicki, a ty oglądałeś dżumla to proste i zapraszam Cię do kolejnego odcinka. Cześć!